NRD. Witam serdecznie. Dobra, tak jak zapowiedzieliśmy wcześniej na wywiadzie z Wieniem, jesteśmy tutaj na planie klipu albo i obok. Diox, wydajesz teraz swoją solową płytę, a kręcisz klip do numeru pod tytułem? Znaczy generalnie jest to moja solowa płyta, ale tak naprawdę nie do końca solowa. Znaczy rapowo solowa, ale jest to płyta Diox The Returners razem z Litlem i DJ-em Chwiałem. Robimy tą płytę we trójkę. No jesteśmy dzisiaj podczas drugiego dnia kręcenia zdjęć do klipu To Jest Diox, do pierwszego singla z naszej płyty, która pojawi się prawdopodobnie 18 kwietnia nakładem wytwórni Prosto Label w sklepach całej Polski. Tak to wygląda, jak się przyglądasz, czyli tak tu jest, jak mawiał Borikson za starych dobrych czasów. Słuchaj, a jak w ogóle przebiega praca nad tym krążkiem? Bo teraz były dwie płyty Hi-Fi Bandy, no i to jest twoje solo, debiutujesz właściwie na Legalu, tak? Bo to jest legalna płyta, rozumiem. Tak, tak, tak. No debiutuję z legalnym wydawnictwem solowym. Prace przebiegały w ten sposób, że w okresie wakacji 2010 spotkaliśmy się, wybraliśmy muzykę wstępnie, która pojawi się na płycie. Później przez prawie pół roku z mniejszymi lub większymi przerwami ja pracowałem nad tekstami do tej płyty. 15 stycznia wszedłem do studio RM Nagrania. Trzeciego miałem, ale 15 wszedłem. I w przeciągu miesiąca została płyta zarejestrowana, tam może miesiąca i kilku dni. Później Little zaaranżował te utwory, Chwiał zrobił katy i skrecze razem z Little'em Bądź Mi Zawsze Ku Pomocy. I tym oto sposobem skończyliśmy płytę. W tym momencie jest ona w fazie miksów, więc tak naprawdę już jakby nasz udział w tworzeniu tej płyty jest teoretycznie na ten moment zamknięty. I czekamy na moment pojawienia się tej płyty. Dzisiaj będziemy również robić zdjęcia do okładki. Tak to wygląda. Chłopaki, powiedzcie, jak w ogóle współpraca z Patrykiem? Wybredny dość, jeżeli chodzi o bity, o produkcję? Czy idzie kompromis? To znaczy osiągnęliśmy pewien kompromis, a co do samej współpracy, to wszystko przebiegało bardzo sprawnie, mi się wydaje, bo w miesiąc z hakiem nagrać wszystkie 14 numerów bodajże, które znajduje się na płycie, no to wydaje mi się, że mało kto ma takie tempo pracy i jest tak jakoś zorganizowany ze swoimi rzeczami. Także jak najbardziej pozytywnie rozpatrujemy tą współpracę. I szybko nie znaczy źle oczywiście, więc jesteśmy zadowoleni z tego, że wszystko do teraz przebiega tak jak chcieliśmy, według planu. Aha. A plan zakładał z góry jakiś okres czasu pracy nad tym krążkiem, czy po prostu luz? Robiliście to własnym tempem, tak jak po prostu mieliście ochotę? Nasze założenie było takie, że chcieliśmy tą płytę wypuścić na wiosnę ze względu na to, że tak jak wcześniej wspomniałaś, w zeszłym roku pojawiły się dwie płyty Hi-Fi Bandy, jedna w kwietniu, druga w listopadzie i podejrzewam, że jeżeli nie na koniec roku 2011, to na początku 2012 będzie pewnie płyta Hi-Fi Bandy i chciałem jakby uniknąć sytuacji, w której te dwie płyty miałyby się nałożyć, w sensie moja solówka i płyta Hi-Fi Bandy. Poza tym też jakby mając świadomość tego, że chłopaki pracują z różnymi ludźmi, współpracują przy różnych projektach, zależało mi na tym, żeby to odbyło się na tyle sprawnie, żeby też ich nie ograniczać tą współpracą, że jakby w momencie, w którym ja potrzebuję, mam nagrane wokale, potrzebuję dostać zaaranżowany numer, bo jestem jakby powiedzmy na fali określonego numeru i chciałbym go za chwilę mieć już, usłyszeć go, że oni mi powiedzą, no dobra, ale wiesz, mamy tu jeszcze cztery projekty i za dwa tygodnie możemy ci to dać, więc jakby chcąc uniknąć jakiegoś takiego rozciągania tego w czasie, stwierdziliśmy, że zbierzemy się w sobie. Ja też nie robiłem takiej sytuacji, że mając dwa napisane teksty wchodziłem do studio, tylko jak byliśmy już przygotowani na to, żeby tą płytę zrobić, po prostu weszliśmy, zrobiliśmy i mamy. A oprócz tego klipu, co jeszcze promocyjnego macie w zapasie? Jakieś plany, zarys? Najbliższy? Plany mamy, salta na koncercie chcemy robić do tyłu. Na razie ćwiczymy. I świece jeszcze. Tulupy. Tak. Z odpaloną świecą. Ja w podstawówce ze świecy byłem najlepszy. Z rzutu młotem ja byłem najlepszy. Poważyłem 25 kilo i nie mogłem go podnieść. Nie, no generalnie, jeżeli chodzi o plany promocyjne, to
Na pewno zakładamy 3 teledyski do tej płyty. Duże prawdopodobieństwo, że będzie ich więcej, bo pewne jakieś tam sytuacje się pojawiają i możliwości, o których ja już wiem, chłopaki może nawet jeszcze nie do końca, bo jakby nie chciałbym rzucać słów na wiatr, ale mam świadomość tego, że to idzie do przodu i że jakieś tam propozycje się pojawiają, które mogą pomóc nam rozwinąć później promocyjnie to, ale jakby przyjęliśmy założenie takie, że 3 teledyski, single radiowe i jakby wydaje nam się, że na tyle jest to przyzwoity materiał, że obroni się w takim wymiarze promocyjnym, a jeżeli pojawi się coś więcej, to będziemy mile zaskoczeni tym, że jest taka możliwość. Na pewno będzie nam miło, że możemy promować tą muzykę jakoś bardziej, ale nie mamy jakichś specjalnych sposobów na promowanie w stylu pudełka od pizzy z logiem Diox, Derry Turner, coś takiego raczej nie wchodzi w grę, więc... A gościnnie możesz wymienić kogoś, kto tam na tej płycie wystąpi? Czy na ten moment mamy nagrane zwrotki Hadesa z Hi-Fi Bandy, z którym współpracuję na co dzień, zwrotkę Weny, który reprezentuje Uptown Records i w najbliższym czasie będzie Siemasz i w najbliższym czasie będzie wypuszczał swoją płytę, prawdopodobnie też na wiosnę, na której też jestem ja razem z Hadesem. Oprócz tego na płycie jest PZ, którego chyba nie trzeba nikomu przedstawiać, i Małpa, który myślę, że też w ostatnim czasie, jeżeli chodzi o jakąś tam promocyjną akcję ze względu na swoje dokonania muzyczne, też raczej nie narzeka na świadomość słuchaczy, kim on jest, więc Małpa, Hades, Wena, PZ, możliwe, że Hada, ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało, bo to różnie to wygląda. Mam nadzieję, że się uda.